Jest taka historia o zarządzaniu swoim czasem, którą opisuje wykładowca na jednej uczelni jako zadanie. Mamy worek piasku i worek kamyków. Jak zmieścić je wszystkie w jednym wiaderku? Pierwszy ochotnik najpierw sypie piasek, potem dorzuca kamieni, no i te kamienie się wysypują. Źle. Tak właśnie wygląda złe zarządzanie swoim czasem. Jeśli zrobisz dużo drobnych rzeczy, nie starczy miejsca na te duże. No i wykładowca pokazuje. Najpierw wrzuca duże kamyki, potem wsypuje piasek, potrząsając całym wiaderkiem i co? No i wszystko się mieści. Ale proszę pana, odzywa się wzburzony student z końca sali, zapomniał pan o jednym. Wstaje, podchodzi, wyciąga z kurtki puszkę piwa, otwiera i wlewa, mówiąc: nieważne jak zajęty jesteś, zawsze znajdzie się czas na szybkie piwo. Wszyscy zawsze i wszędzie są tacy zarobieni. Każdy ma milion asapów, celów, deadline'ów, projektów, pomysłów, dodatkowych działalności itd. Ludzie są poumawiani, odmawiają wyjścia na piwo ze znajomymi, z wyższością patrzą na grających na konsoli przez weekend kolegów, pyrchają ze zdumieniem na leniwych oglądaczy seriali. Skąd oni na to mają czas, zdają się mówić. A, no tak, przecież oni guzik robią, a ja za chwilę wystartuję ze swoją karierą, tylko kolejne spotkanko, tylko kolejny projekt, tylko ciągle coś. Nie chcę być przesadnie złośliwy, ale powiedzmy sobie to szczerze. Dla większości osób bycie ciągle zajętym jest stylem życia, czymś, co te osoby definiuje, potwierdza ich wartość. Też popełniłem ten błąd. Przy mojej pierwszej działalności tak zachłysnąłem się swoimi nadchodzącymi sukcesami, że nie dbałem o nic. Liczyło się tylko to, by być zajętym, by spotykać się w celach tylko biznesowych, umawiać tylko ważne spotkania, ciągle coś robić rozwojowego. Cały czas musiałem robić coś, co przynosiło jakiś efekt. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział mi: Leszek, osiągniesz lepsze wyniki nie robiąc niemal nic, niż robiąc to, co teraz robisz, to wzruszyłbym ramionami, z pogardą stwierdziłbym, że ja wiem, jak to zrobić, a on najwyżej żyje w jakimś dziwnym świecie leniwych ludzi. Jak bardzo się wtedy myliłem, po prostu popisywałem się tym, jak bardzo zarobiony jestem, nie tylko przed innymi. Musiałem swoją wartość udowodnić przed samym sobą. Wierzyłem, że tylko tak zbuduję coś trwałego, to coś z dużych liter. No i tak to się kręciło. Ja ciągle zabiegany, osiągając marne wyniki. Życie uciekało mi przez palce, biznes cierpiał, a ja płakałem, czemu doba ma tylko 24 godziny. Pracoholizm naprawdę jest chorobą silnie wspieraną przez społeczeństwo. Przecież nieobcy będzie dla nas wszystkich taki dialog. Hej, stary, co u ciebie słychać? O, no zarobiony jestem po uszy, wiesz, roboty tyle. Ze spotkania na spotkanie tylko gonię. No to dobrze, rzeczy muszą iść po twojej myśli. Oby tak dalej, powodzenia. Zresztą mamy taki podświadomy sposób oceny innych właśnie na podstawie tego, jak dużo pracują, a przynajmniej ile spędzają godzin nad pracą, bo to ważna różnica, pracować, a być w pracy. Kto mnie z tego wyciągnął? Mój syn. To on pierwszy pokazał mi, że większą wartość osiągnę, gdy poczekam, gdy przestanę udawać i skupię się tylko na tym, co naprawdę kluczowe i ważne. I to zmieniło moje życie na lepsze. Spróbuję dzisiaj pokazać ci kluczową ideę. Zaplanuj czas na robienie niczego. To znaczy, to nie jest tak, że faktycznie nie będziesz robić nic zupełnie, leżeć w łóżku i patrzeć w sufit, choć dla wielu zapracowanych pracoholików taki dzień z wyłączonym telefonem spędzony w łóżku przydałby się jako lek na tą okropną chorobę. Nie robiąc niczego, mam na myśli robiąc rzeczy, które nie będą przynosiły żadnego rezultatu. Spacer, poukładanie kamyczków w akwarium, poczytanie beletrystyki. W świecie startupów w tym kontekście, w odpowiedzi na taki kult zarobienia, pojawia się idea tzw. Think Weeków. Tą ideę rozpopularyzował Bill Gates, który dwa razy do roku robi sobie taki tydzień wewnętrzny. Tak wewnętrzny tydzień, że w godzinach przeznaczonych na pracę nikt, ani pracownicy Microsoftu, ani klienci, ani rodzina, nikt nie mógł się z nim skontaktować. Co robił w tym czasie? No nic. Nic szczególnego. A jednak właśnie w tym czasie, jak mówi, przychodziły mu do głowy najlepsze pomysły, rozwiązania czy projekty. Sam nie jestem tak radykalny jak Bill, by odrzucać z automatu nawet rodzinę. Dla mnie taki czas wewnętrzny to właśnie czas spędzony przy moim małym synku. Takie prace zupełnie niezwiązane z twoją codziennością, jak po prostu sprzątanie, ogrodnictwo, wycieczki, takie drobne medytacje nad niczym, to jest coś, co pozwala odnaleźć siebie, poukładać myśli, odpocząć od zgiełku. Więc pierwszą kluczową zasadą, która pozwala osiągnąć ten czas nic nie robienia, to wyłącz smartfona.
Wyłącz, wyrzuć do szafy, szuflady, zapomnij o spotkaniach, asapach, kalendarzach, apkach. Nie ma nic, nie macie dla nikogo. Druga zasada, schowaj laptopa. Wyciągnij z niego baterię, odłóż ładowarkę, oprzyj się wszystkim serwisom z serialami czy choćby graniu. Masz myśleć. Trzecia zasada, unikaj pozostałej technologii, telewizji w szczególności. Te trzy zasady to taki post elektroniczny, zalecany, by pobudzić myślenie i zacząć realnie się nudzić. Może to być weekend, może to być dzień tygodnia. Ty wybierasz, daj swojemu mózgowi odpoczynek i przestrzeń do myślenia. Odkryłem, że taki detoks, taka medytacja, bo w sumie do tego sprowadza się robienie drobnostek bez żadnego znaczenia zawodowego, jak wspomniałem, choćby porządkowanie akwarium, ogrodnictwo i tego typu drobne hobby, daje bardzo pobudzający impuls. Umysł sam zaczyna podrzucać myśli, człowiek zaczyna tęsknić za swoją pracą, łapie nowe pomysły, klaruje nowe wizje, łapie chęć do działania. Dla mnie impulsem były narodziny i obecność mojego, jak to pisze, prawie 3-letniego syna. Nie oznacza to, że proces przeszedł bezboleśnie, to był przymus, takie odciągnięcie mnie od bycia zarobionym w piętkę. A ja bardzo przymusów w życiu nie lubię, trochę nawet próbowałem z tym walczyć, ale z potrzebami malutkiego noworodka i dziecka nie wygram, choćby nie wiem jak się złościł. Musiałem to zaakceptować, a za tą akceptacją poszła nauka. Nauka, jak potężne jest nic nie robienie, a w zasadzie robienie rzeczy, które niekoniecznie muszą przynosić rezultaty, a już na pewno nie przynoszą rezultatów zawodowych. Możesz przejść tą ścieżkę mniej boleśnie. Po co uczyć się na swoim przykładzie celowo podkładając sobie nogę? Zacznij już teraz od zaplanowania nic nie robienia, na przykład w ten weekend, albo tygodnia myślenia, albo chociaż dnia, na przykład poniedziałku bez elektroniki. To przede wszystkim uzbroi cię w takie bardzo potężne narzędzie, jakim jest umiejętność odmawiania. Musisz odmówić wszystkim spotkaniom. Musisz wyeliminować wszystkie zawodowe aktywności na ten dany czas. To bardzo szybka szkoła skutecznego planowania, jak przenieść te rzeczy na inne dni, bądź też po prostu z nich zrezygnować, czyli zobaczyć, co jest tak naprawdę, naprawdę ważne. Gorąco polecam taką medytację, pomaga odnaleźć się w tym zabieganym świecie i przestać udawać, że bycie zarobionym to coś takiego naprawdę super. A ja dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że odkryjesz też tą potęgę nic nie robienia. No i co? No i pozostań nieprzeciętny. Cześć.